Pani Marszałek, Wysoka Izbo, poprawka, nad którą za chwilę będziemy głosować, ma na celu umożliwić ukrycie każdej informacji publicznej, dlatego że pod pretekstem zawierania przez nią danych osobowych. Ciekawa rzecz miała miejsce na posiedzeniu komisji. Poprawka została zgłoszona przez posłankę Platformy Obywatelskiej. Nikt z posłów Platformy Obywatelskiej tej poprawki nie poparł. Poprawkę skrytykował generalny inspektor ochrony danych osobowych, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Poprawkę chwalił natomiast przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. Wydaje mi się, że posłowie Platformy Obywatelskiej doszli do słusznego wniosku, że każda władza staje się opozycją, ale mam pytanie do pana ministra cyfryzacji, którego niestety na sali nie widzę. Czy pan minister rzeczywiście jest zdania takiego jak Gomułka, że raz zdobytej władzy nigdy nie oddacie? Jeżeli pan minister tak uważa, to zapewniam, że się myli. Dziękuję bardzo, panie pośle.